Witajcie, dziś przychodzę do Was z takim króciutkim, szybciutkim filmikiem, ponieważ jestem cały czas w trakcie robienia porządków, a tak jak obiecałam, tak chciałabym Wam właśnie wrzucić open box lutowego shiny boxa jeszcze w tym tygodniu, więc dlatego wybaczcie mi za mój nieogarnięty dzisiaj wygląd, ale właśnie tak wyglądam, kiedy sprzątam. Także co, kochani, za chwileczkę razem rozpakujemy shiny boxa, który będzie w tematyce chyba walentynkowej, dlatego że jego tytuł w tym miesiącu to Gifts of Love, więc tutaj zapowiada się jak najbardziej serduszkowo, miłościowo, walentynkowo. I zobaczymy, co takiego od serca dał nam Shiny Box w tym miesiącu i czy w ogóle warto później te produkty kupić. Czy warto Wy jako widzowie, czy warto Wam w ogóle zainwestować w to, żeby zasubskrybować Shiny Boxa? No to się za chwileczkę wszystko okaże. Jeżeli jesteście ciekawe, co jest w pudełeczku, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. No to przechodzimy do rozpakowywania. Jak zawsze, tak i tym razem, mamy takie kartonowe opakowanie i dopiero jak sobie to otworzymy, to widzimy takie cudne pudełeczko cukierkowe. Po prostu przepiękne, ja uwielbiam takie pudełka. Jestem ogólnie zbieraczem pudełek z Shiny Boxa w celach przechowywania później w nich różnych rzeczy. No i co? I już otwieramy, patrzymy, co tam się będzie znajdowało. Jak zawsze, najpierw możemy zobaczyć mnóstwo różnych ulotek. Tą sobie zostawiam na sam koniec po to, żebyśmy mogły poczytać troszeczkę na temat tych produktów, które tutaj są i poznać ich ceny. Reszta tych rzeczy, które tutaj są, to są różne zniżki. Powrót do młodości, zniżki na nowości. Przechodzę do zerwania tej super karteczki Gifts of Love. I co my tu mamy, słuchajcie? Pierwsza rzecz to ekspresowa maska shakerowa z olejkiem arganowym i glinką z Yasumi. Sprawia, że skóra jest zregenerowana, silnie nawilżona i gładka. Maseczka ta, widzę, że posiada w sobie, jak możecie zauważyć, też olejek arganowy i glinkę Gasol. I ta glinka właśnie ma mieć właściwości detoksykujące i dotleniające skórę. No i tutaj ta maska jest przeznaczona dla skóry z takimi pierwszymi oznakami starzenia się, która wymaga regeneracji. No więc no, myślę, że skóra w okolicach 30 roku życia już jest taką skórą, która wymaga tego, żeby o nią zadbać. I słuchajcie, tutaj jest w ogóle przepis na to, jak zrobić taką maskę shakerową, bo tutaj trzeba wlać do shakera 100 ml wody o określonej temperaturze, wiecie, wstrząsnąć to i dopiero później taką maskę nakładać. No więc no zobaczymy, powiem Wam ciekawe, pierwszy raz spotykam się ogólnie z tego typu maską shakerową. Fajne jest to, że do tej maski, słuchajcie, dołączają nam taki shaker właśnie, więc dzięki temu oczywiście możemy sobie taką maseczkę sprawić. Następna rzecz to jest masło do ciała z The Body Shopu. Powiem Wam, że nigdy nie miałam jeszcze produktów z The Body Shop, więc aż jestem ciekawa tego, jak się ten produkt będzie sprawował. Bardzo chętnie go wytestuję. Tutaj nie ma żadnych zbędnych dodatkowych informacji dotyczących tego. Informację mogę Wam podać tylko taką, która wynika z opakowania, że produkt ten ma 50 ml i wydaje mi się, że może być o jakimś fajnym zapachu, aż jestem ciekawa. Powiem Wam, że zapach tego produktu no, osobiście mi nie przypada do gustu. Jest takim zapachem, który mi się typowo kojarzy z starszymi osobami, z babciami, wiecie, z takimi duszącymi perfumami dla starszych osób, może nie dla starszych osób, których zazwyczaj używają starsze osoby. No jakoś nie jest to mój gust, no ale być może akurat będę miała okazję go też podarować babci, więc akurat na pewno się nie zmarnuje i zobaczymy na pewno, jak działa. Następny produkt, który mamy, również jest to produkt do ciała. Let's Celebrate Cosmo, ekskluzywne masło do ciała. Tego już nie powącham, bo jest w takiej, jak widzicie, w takiej saszetce. Ale tutaj mamy opis tego, że produkt ten ma w sobie nuty żurawiny, cytryny. I to jest firma Pharmona. Ja znam właśnie produkty z tej firmy i dotychczas byłam z nich bardzo zadowolona, więc również zobaczymy, co to jest za produkt. Kolejnym produktem, bardzo malusim, jest maska do włosów z Forsenso. Ma ona 10 ml, więc jest to próbeczka najprawdopodobniej. Vitamin Push Up Mousse. No zobaczymy, witaminowa maska do włosów. Mi się
akurat bardzo chętnie testuję różnego rodzaju właśnie produkty do włosów, dlatego że moje włosy zawsze są w takim stanie, kiedy nigdy nie za wiele jestem odżywienia, więc jestem aż ciekawa właśnie, jak ta maska się sprawdzi. Następny produkt jest to produkt, który totalnie mi się przyda. Jest to kolagenowe serum do paznokci. Moje paznokcie, jak macie okazję zobaczyć w ostatnim czasie, przeżywają jakąś totalną masakrę, rozdwajają się i w ogóle są takie no, ciężkie do ujarzmienia, więc te serum bardzo chętnie wytestuję i dam Wam znać właśnie, czy faktycznie spełniło swoją funkcję. Jest to firma Syis i tutaj w sumie mamy 10 ml, więc jestem ciekawa, co tam serum te mi wyczyni z moimi paznokciami. Jest tu naturalny olejek z drzewa herbacianego, podobno, tak piszą. Posiada właściwości antyseptyczne i antybakteryjne, zmniejsza stany zapalne, no ale to tak jakoś z tym nie mam problemów. Ma za zadanie regenerować i odżywiać skórę oraz paznokcie, no więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Kolejna rzecz to z białego jelenia, z firmy Biały Jeleń, Biomega mydło naturalne. Bioekstrakty roślinne, biooleje roślinne omega 3 i 6. No, ciekawe, ciekawe, słuchajcie. Łagodzenie, lukrecja i hibiskus. No, takie wiecie, no wygląda na to, że to jest zwykłe mydło. Słuchajcie, w kostce Shiny Box. Shiny Box przysyła nam mydło w kostce, które w dodatku wygląda tak średnio apetycznie, średnio ciekawie. No pachnie jak takie klasyczne mydło z białego jelenia, więc... No nie wiem, no nie wiem, nie wiem, czym tutaj się to ma różnić od standardowych produktów. Ale słuchajcie, ja spróbuję to wytestować do twarzy, ponieważ ja używam ostatnimi czasy mydła właśnie do mycia twarzy, więc zobaczymy, być może akurat faktycznie złagodzi jakieś tam stany zapalne, które się gdzieś tam tworzą na twarzy. Zobaczymy. Shiny Box chyba doskonale wie i czyta w myślach moich lub w moich potrzebach, z czym ja mam problemy i czego potrzebuję, ponieważ następny produkt to jest również, tutaj po rusku akurat chyba to pisze, nie wiem, nie znam się, ale następny produkt, słuchajcie, jest to drożdżowa maska do włosów na pobudzenie wzrostu i to jest ciekawe bardzo. Maska drożdżowa sprawi ćma, że włosy nam urosną, słuchajcie, jak na drożdżach, to jak się mówi. Maska ta jest bardzo dość pojemna, ponieważ ona ma, wiecie co, ja teraz nie widzę tutaj dokładnie jaką, ona ma gramaturę, ale to później zobaczymy właśnie w opisie tych wszystkich produktów. No w każdym bądź razie aż jestem ciekawa, słuchajcie, bo ja bym się nie obraziła, jakby mi te włosy troszeczkę urosły, więc aż jestem ciekawa, dam Wam oczywiście znać, jak się będzie sprawować. Ma ona taką kremową konsystencję, jest bardzo gęsta. Wmucham ją już, fajnie dosyć pachnie, więc aż jestem ciekawa, co to będzie, jestem podekscytowana. I następny balsam do ciała, tym razem o smaku czy zapachu, jak to się mówi, pina kolady, więc kolejna rzecz do testowania, zobaczymy jak to będzie pachniało. I ostatnia już rzecz, bo jak widzicie, że pudełeczko jest puste, jest to z firmy Dermika. Dermika, emulsja do nawilżania i łagodzenia. No ciekawe, ciekawe. Dla skóry, która potrzebuje głębokiego nawilżenia. Czyli znowu mi przeczytali w myślach, ponieważ wiecie co? Moja skóra bardzo łatwo ulega podrażnieniom i przesuszeniu, więc no po prostu tutaj znowu mi jak z nieba zrzucili i to w dodatku, patrzcie, no pełnowymiarowy, duży kosmetyk. Produkt ten ma 50 ml, słuchajcie, więc jest naprawdę dosyć spory. Ja go rozpakuję teraz tutaj przy Was. No wygląda on w ten sposób. Ja jeszcze Wam powiem, nie widziałam nigdy wcześniej tego kremu, tej emulsji, ale bardzo chętnie jej użyję, naprawdę. Zobaczę, wytestuję krem nawilżający jak najbardziej. Dla mnie, dla osoby, która ma cerę suchą w stronę mieszanej, to jak najbardziej przypuszczam, że może się sprawdzić. Tym bardziej, że wygląda na to, że on jest taki bardziej, jest takim kremem bardziej aptecznym, bym powiedziała, bo ma, tak właśnie wygląda. Zobaczymy teraz, jaką ma konsystencję. Konsystencję ma taką dosyć kremową, taką dosyć, nawet bym powiedziała, bogatą. Coś mi się tak kojarzy jak, wiecie co? Jak z Clinique krem,
pod oczy All About Eyes Reach, też on ma taką właśnie konsystencję fajną, taką bogatą. No, powiem Wam, zapowiada się całkiem przyjemnie ten krem. No więc jako zapełnowymiarowy produkt, to jak najbardziej, powiem Wam, szacun do Shiny Boxa w tym miesiącu. No i płynnie przechodzimy sobie już po obejrzeniu wszystkich tych produktów do tej właśnie oto karteczki, na której właśnie z przodu mamy nazwę właśnie Shiny Boxa, a z tyłu na odwrocie właśnie mamy ceny tych wszystkich produktów oraz ich gramaturę. Więc na pierwszym miejscu oni tutaj podali The Body Shop masło do ciała, żel pod prysznic, 25 zł. Nowa kolekcja kosmetyków pielęgnacyjnych wzbogacona prawdziwymi ręcznie zbieranymi kwiatami maków z regionu Ankary w Turcji. Tej zmysłowej uwodzicielskiej linii nigdy nie będziesz miała dość. Powiem Wam szczerze, no, zmysłowa i uwodzicielska linia zapachowa to na pewno nie jest przynajmniej w moim guście. 25 zł, powiem Wam, no średnio, jakoś średnio to widzę, zwłaszcza, że chyba bym o takim zapachu produktu nie zakupiła pełnowymiarowego, bo to jest próbka. Nie jest tutaj napisane, ile ma pełna gramatura, więc nie wiemy. Następny produkt to produkt z Dermiki. Jest to produkt pełnowymiarowy, właśnie ten krem emulsja, o którym przed chwilą mówiliśmy. I jego cena właśnie za taką gramaturę, jaką tutaj nam podesłali, to 46 zł, jak możecie zauważyć, więc powiem Wam, no jeszcze 3 zł jest to cena Shiny Boxa tak naprawdę, a to dopiero jeden produkt. Więc fajnie, fajnie. Bakania Agafi, a to jest to... Bania Agafi, to jest ta maska chyba, tak, to jest ta maska drożdżowa, dokładnie. No, ciekawe, ciekawe. 300 ml ona ma, słuchajcie, jest to też produkt pełnowymiarowy. Jej cena nie jest wygórowana, więc jak się sprawdzi, to naprawdę warto kupić. 13 zł, powiem Wam, super. Produkt wzmacnia struktury włosa, przyspiesza jego wzrost, ma działanie właśnie regeneracyjne, przeciwdziałające wypadaniu, ułatwia rozczesywanie, włosy stają się jedwabiste, pełne blasku, no super, super. Następna rzecz, Swiss Is, też pełnowymiarowy, 35 zł za 10 ml. To nawet nie wiedziałam, że to jest pełnowymiarowe, te malutkie opakowanie. Więc tutaj ta maska, serum kolagenowe, to jest do paznokci. Na bazie kolagenu, olejku drzewa herbacianego i keratyny. Przyspiesza wzrost paznokcia, więc urosną mi szybciej włosy i paznokcie, słuchajcie, super. 35 zł za takie małe opakowanie, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czym się zdecydowała, powiem Wam szczerze, to no, taka cena dość spora, zwłaszcza, że właśnie, no, jeżeli nie znamy tego, nie wiemy, czy to jest, będzie sprawdzony produkt, no to tak ciężko powiedzieć. Następna rzecz to Yasumi, też produkt pełnowymiarowy, ten shaker właśnie, Express Shaker Mask z miękkim shakerem, maska kremowa z peel-offem lub peel-off w proszku o nowej formule, więc to zobaczymy, zobaczymy, jak się to sprawdzi. 20 zł za taki zestaw. Mi się wydaje, że dostarczy na jedno użycie ta maska, więc no aż jestem ciekawa właśnie, jak to się sprawdzi i czy faktycznie jest to warte w ogóle swojej ceny. Gdzieś już słyszałam o tej firmie Yasumi. For Senso, niespodzianka, Vitamin Push Up Mousse. Uwaga, uwaga, pełna taka witaminowa, że tak powiem, bomba dla naszych włosów kosztuje, patrzcie. 79,35 za 250 ml, no szczerze to nie jest dla mnie, według mnie, jakiś szał. No i ostatnia rzecz, ten biały jeleń hiperalergiczne mydło, zawiera ekologiczne i certyfikowane oleje, miks rodzajów i takie mydło w pełnej gramaturze kupimy za 6 zł i 15 groszy, więc powiedzmy sobie, że no nie jest to jakiś mega szał cenowy. Ale jak możemy łatwo sobie policzyć, wszystkie te produkty na pewno swoją wartością przekraczają zdecydowanie koszt takiego Shiny Boxa, więc jeżeli jesteście ciekawe tego właśnie i chcecie przetestować któreś z tych produktów, bo jest ich naprawdę dość sporo i naprawdę zapowiadają się całkiem ciekawie, no to jak najbardziej uważam, że warto zapłacić właśnie taką kwotę za lutowego Shiny Boxa. No i tak właśnie wyglądał Shiny Box w miesiącu lutym. Dajcie znać koniecznie, czy któreś z tych produktów wzbudziły w Was na tyle ciekawość, że będziecie chciały go zakupić lub będziecie chciały zasubskrybować Shiny Boxa. Koniecznie piszcie na dole pod filmikiem na YouTubie właśnie w komentarzach na ten temat. Mam nadzieję, że taki króciutki, luźny filmik w moim nieładzie też Wam się podoba i że dzięki temu też klikniecie kciuka w górę. Więc no cóż, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za to, że w ogóle mnie tak
bardzo mocno wspieracie, dlatego że tyle subskrypcji i tyle lajków, ile ostatnio się pojawia, to po prostu wow, nie spodziewałam się tego. I to jest właśnie fajne, że Wy jesteście dla mnie takim napędem, motywatorem i w ogóle jesteście najlepszymi widzami na świecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego Shinyboxa. Pa!